To już nie ta sama szkoła, jaką pamiętają uczniowie dwójki przed przeprowadzką na Słowackiego. Klasy i korytarze zmieniły się nie do poznania. Wszystko nowe, jasne i przestronne, dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży specjalnej troski. Od września będzie to nowa szkoła dla uczniów z zespołu szkół i placówek specjalnych, którzy opuszczą stary budynek przy Zgorzeleckiej. Zakończyliśmy główne prace związane z przebudową nowej siedziby zespołu szkół i placówek specjalnych w Bolesławcu. Trwają prace końcowe związane z tymi dodatkowymi rzeczami, które postanowiliśmy zrealizować w ramach tej inwestycji, czyli zagospodarowanie terenu, tereny zielone oraz elewacja całego budynku. Wszystko wskazuje na to, że w okolicach 22-23 sierpnia budynek będzie już gotowy do wprowadzenia uczniów. Krótko mówiąc, 2 września rozpoczną naukę dzieci i młodzież w nowej siedzibie przy ulicy Bankowej 8 w Bolesławcu. W porównaniu z poprzednim stanem w szkole będzie więcej sal lekcyjnych, za to będą one mniejsze, bo klasy są mniej liczne. Niemal w każdej sali są umywalki, a na każdym piętrze toalety wyposażone w urządzenia ułatwiające niepełnosprawnym swobodne z nich korzystanie, osobne dla dziewcząt, chłopców i dzieci niesamodzielnych. Są prysznice i kozetki do przebierania. Na każdej kondygnacji będą sale rewalidacyjno-wychowawcze. Swój gabinet będzie miała pielęgniarka. Jest kuchnia, stołówka, sala gimnastyczna, pracownia informatyczna, 2 świetlice, sala doświadczeń świata i warsztaty przysposobienia do życia. Do celów dydaktycznych wykorzystywana będzie także ostatnia kondygnacja. Uczniowie będą mieli do dyspozycji 2 windy. Zgodnie z planem wymieniono okna w budynku, a poza planem odnowiono elewację tej przedwojennej budowli i zagospodarowano teren przyszkolny. Udało nam się pozyskać dotacje na realizację tego zadania ze środków programu współpracy terytorialnej Interreg Polska-Saksonia. Umowę na dofinansowanie tego dużego zadania przygotowania nowej siedziby dla szkoły specjalnej podpisaliśmy kilka dni temu. Dzięki temu wydaje mi się, że to zadanie zostało zrealizowane w całości, czyli obejmuje i sam budynek, i jego wyposażenie, jak również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Także część wyposażenia szkoły, w tym zakup mebli, udało się sfinansować ze środków zewnętrznych, w tym przypadku funduszy rządowych.